w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bramki. Ja to Sitiski. I co? Przechodzimy od razu do robienia. Więc. Halo, czekajcie, najpierw może jakaś mała pauza. Stawiamy sobie jedne bramki tutaj. Tylko zdałoby się je. Nie tak, halo. Nie chciałem dokładnie tak. Ej no. A dobra, bo obracanie to jest tylko jedną stroną myszki, dobra. To jedne stawiamy sobie w tym kierunku i one będą tutaj sobie stały. A drugie postawimy po drugiej stronie tego węzła. Także drugie będą sobie stały tutaj w tym miejscu. O, mam pewne wątpliwości, że dwie, żeby dwie weszły. I ją sobie stawiamy tutaj. I doklejamy do niej ładnie drogę. Teraz tylko może tutaj jakieś... Gdzieś tu był chyba jakiś przepis. Tak, był. Jak najbardziej. To tu robimy sobie tylko strefę dla... Specjalnie po to z okazji bramek. I zaznaczymy tutaj sobie automatyczny pobór opłat. Także tu prąd wszędzie jest, woda wszędzie jest, więc można już odpauzować i ładnie się cieszyć fajnymi zyskami z... Halo, tu to jest. Fajnymi zyskami z tego... z tutaj przejazdów. Oczywiście zwiększamy wszystko na full. Oczywiście tutaj więcej, jak widać, będzie ładnych dochodów. Ale tym my się nie przejmujemy, z której strony będzie więcej dochodów. I tak jest liczone ogólnikowo. Ważne, że PITOS nam wpada do naszego budżetu, to się liczy. I cóż, dzisiaj może zrobimy gdzieś jakąś... W ogóle co tu się działo? Dobra, to tu gdzieś może byśmy stworzyli jakąś dzielnicę i tą biurową kolejną. Myślę, że może tutaj, stąd. Pojedziemy sobie tutaj. Tu zrobimy sobie jakieś coś. Dobra. Okej, to wiecie, nie ma być do końca równe. Także gdzieś tu jakieś kratki nam tu zostały, to my się tym nie przejmujemy. Dobra, tutaj doklejamy to tak. Tutaj doklejamy to jakoś tak. No tutaj może jakoś takie coś zrobimy. Tutaj dojedziemy już do końca. Tutaj dojedziemy znów do końca i tutaj dotąd. Dobra, tutaj jeszcze tylko woda się dociągnie. Okej. Tutaj. Tutaj. I tutaj jakoś tak, żeby ta woda, wiecie, wszędzie była. Okej.
Może teraz będą kurde do mnie wyzwaniać. Widzicie? Jakie kurde złe. Dobra, już się powinni ode mnie odczepić. Także tutaj sobie malujemy dzielnicę i tutaj stworzymy tą dzielnicę, która się tam zwie Cluster IT, czy coś w tym stylu. Jakoś to tak się zwało. Okej. Halo, może najpierw zaznaczmy tutaj jeszcze, że to ma być ta strefa tutaj. Zaraz sobie pomalujmy tutaj. Wszędzie wszystko. Okej. Zaraz będzie trzeba im prąd dociągnąć. W sumie wiecie co? Ja chyba takim czymś to szybciej to pomaluję. Także malu malu robimy. Tu już tam skarżą się na brak prądu. Ale tym my się zaraz zajmiemy. Teraz aktualnie jesteśmy zajęci czym innym. Dobra, o, tu jeszcze zostało. Także my teraz sobie bierzemy stąd. Okej, okay, i prąd już powiem teoretycznie być. O, jest. I bardzo dobra robota. Teraz możemy sobie dostawić trochę parków. Tych mniejszych, po co te większe. Dobra, tu halo. Ja bym jeszcze chętnie widział jakiś park jeden. Tutaj też jakiś park. W tym miejscu. Tutaj w tym miejscu pewnie też. I tutaj może też. Może jeden tutaj gdzieś w środku, tak żeby wszyscy czuli się zadowoleni. No i jeszcze tak od biedy. O, tutaj go postawmy. I będzie dobrze. Także jedna już dzielnica została tu zrobiona. Kurde, teraz jak postawiłem te bramki, tak już szybko zaczęliśmy zarabiać. Jestem w ogóle ciekaw, ile my mamy z tych. No nie jest to jakoś dużo, ale tak jakoś zarabiamy. Całkiem, całkiem. Och nie, najgorzej. Opuszczony budynek. Dobra, tutaj już nasze środowisko jest w miarę czyste. O wody wszelkiego rodzaju zadbaliśmy. Także tutaj nie ma problemów. Myślę, że możemy, bo tu kiedyś, jak pamiętacie, była tama. Tylko ją musieliśmy niestety, ale roznieść, bo ekologia i te sprawy i niestety, ale trochę była nie w tym miejscu, co trzeba, ale tu myślę, że można jakiś dojazd zrobić, żeby, o, miasto stołeczne. To myślę, że ten ekologiczny zakład uzdatnienia wody jak najbardziej może być. Dostawimy sobie jeden, ale całe po halu. Tak, chcę wyburzyć. Bo wiecie, te ekologiczne zakłady nam dadzą chyba to, że tych zabrudzeń będzie szło jeszcze mniej. Czyli dobra, tu miały być sztuki ilości chyba 5. No nie najgorzej. Dobra, zróbmy to inaczej. To rozmontujmy. O, dobra. Teraz powinno być dobrze. Także teraz powinno być jeszcze mniej zabrudzeń. Bynajmniej ekolodzy z naszego miasta powinni być zadowoleni.
Dobra. Tutaj woda się pompuje. Dzielnicę jedną sobie zrobiliśmy. W sumie co my jeszcze dzisiaj możemy zrobić? Jakieś może nowe autobusy, bo halo, tu są. Ale tu teraz nie ma. Dobra, niech budynek dalej zalewa woda. Mnie to teraz nie interesuje. Myślę, że stąd najpierw tu jedną jakąś linię można by było zrobić. Jak najbardziej. Taką, wiecie, dookoła zupełnie. Dobra. Teraz jakaś długa linia. Myślę, że łącząca. Czyli jak tutaj mamy dwie linie, czyli ta by sobie biegła tędy. Jak najbardziej. Myślę, że tutaj przez to. Gdzie to jest jakiś przystanek? Dobra, przez ten przystanek, okej. Myślę, żeby sobie jeszcze zahaczała tutaj tą strefę nową biur. Jak najbardziej też dobry pomysł. Jechała sobie później tędy. By sobie ładnie wracała przez tą dzielnicę. Biegłaby sobie przez część biurowej. I kończyła się jadąc tędy. Dobra. Teraz by pojechała w taki sposób. Tu był gdzieś przystanek. O, i tu by na tym trójkącie sobie zawracał. Dobra. Dwie nowe linie autobusowe zostały zrobione. Także w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć i do następnego.